Cześć, witajcie w najnowszym odcinku na kanale. Dzisiaj będzie foodbook, taki letni foodbook, powiedzmy letnie śniadania, chociaż nie trzeba tych rzeczy koniecznie jeść na śniadanie. Ja latem rano lubię jeść tak bardzo letnio, bardzo świeżo, jem dużo owoców, głównie owoców, więcej niż warzyw i też bardzo dużo takich lekkich, letnich potraw wprowadzam do kuchni. Tak naprawdę nie będzie tutaj nic super niezwykłego, a moim ulubionym letnim śniadaniem są po prostu pokrojone truskawki, kwaśna taka osiemnastka, śmietana i cukier, ale tutaj będzie powiedzmy troszkę step wyżej. A więc nie przedłużając, zapraszam Was do foodbooka. Zaczynamy od klasyka w nieco odświeżonej wersji, czyli serek z warzywami, a może warzywa z serkiem. To jest jedno z tych dań, które oprócz sera białego i jogurtu możecie tak naprawdę do niego dodać wszystkie warzywa, jakie chcecie. U mnie jest ogórek, rzodkiewka i resztka cebuli. I tu uwaga, nowość. Ostatnio zaczęłam robić własne jogurty, takie w jogurtownicy. Dzięki temu zmniejszam ilość plastiku i powiem Wam, że smakują naprawdę super i właśnie taki jogurt dodaję do tego serka oprócz samego sera i warzyw. Oczywiście sole i pieprze, tego nie pokazałam tutaj, ale doprawiamy serek według upodobań. Do tego stwierdziłam, że zrobię proziaki. To są takie placko-bułki dla tych, co nie mają w domu drożdży. Pod filmem podlinkuję Wam przepis. Są dość łatwe w wykonaniu i możecie do nich użyć na przykład kefir czy właśnie jogurt, tak jak ja. I dla mnie jedyny minus to jest wałkowanie ciasta na blacie, bo nie mam stolnicy, ale oprócz tego są super. I tak wygląda gotowe danie, pyszne placuszki, pyszny serek, pycha. Witam Was w mojej kuchni, która jest za Wami. Robimy kolejne śniadanie. Dzisiaj mam ochotę na truskawki i to na takie pyszne, domowe truskawki. I zaraz w ogóle Wam pokażę, ponieważ mam tutaj dużo truskawek takich w tym pudełeczku, jeszcze jednym domowych. Spójrzcie. To jest truskawka kupiona na straganie, taka wiecie, jakby pewnie jakaś szklarniowa pod folią i pewnie nie super ekologiczna. A to jest ekologiczna truskawka, prawdopodobnie tylko nawożona pokrzywą. Spójrzcie na różnicę, jakby wielkościowo. Taka jest. Dalej leci klasyk, czyli smoothie bowl, czyli moja miska obfitości. Dodaję szpinak, banana, truskawki, spirulinę, płatki, owsiane. Wszystko oczywiście blenduję. No i teraz tylko dodatki. Możecie dodać oczywiście jak zwykle co chcecie. Ja dodaję świeże truskawki, do tego nasiona konopi, kokos, oczywiście płatki, bo ja uwielbiam po prostu jak mi chrupią. I polewam wszystko, uwaga, miodem z Niszka, takiej domowej roboty. On ma trochę taki słodko-cierpki smak, ale bardzo mi smakuje. I do tego lemoniada rabarbarowa domowej roboty, również przepis jest na Instagramie. I smacznego for me! Ostatni przepis, czyli mój domowy omlet. Tylko niech Was nie zmyli ta nazwa. U mnie do omleta dodaje się normalnie mąkę i czasami sodę albo proszek do pieczenia. Ja tutaj akurat nie dodałam. Generalnie jest to taki placek, do którego dodajemy śmietanę, znowu jogurt czy coś takiego. Trochę tak jak do proziaków, tylko bardziej naleśnikowo. Ja dodałam znowu domowej roboty jogurt. No i oczywiście wszystko mieszamy. Ubijamy pianę i piana musi być bardzo sztywna. U mnie była tak bardzo sztywna, że nie mogłam nagrywać jedną ręką, a drugą jej wylewać, bo jak widzicie się nie wylewa. Jak już dodajemy pianę, to potem tak delikatnie wszystko mieszamy łyżką. I ciasto ma być takie, wiecie, troszkę naleśnikowe.
Okej, więc omlet się robi, a ja zajmę się dodatkami, chociaż nie będą to żadne wykwintne dodatki. U mnie w domu babcia jeszcze dodawała zawsze do omletów masło zamiast oleju. Jeżeli wolicie taki bardziej maślany smak, to proszę bardzo, można, wiecie, jak to babcia wszędzie musi dodać masło i cukier. Tak czy inaczej, ja będę używała mojego dżemu albo takiej bardziej konfitury z rabarbaru, którą zrobiłam. I będzie pyszne. I może jeszcze truskawki. A Mikołaj to pewnie jakiś, wiecie, krem czekoladowy. I uważajcie, jeśli będziecie nagrywać, robiąc placki, naleśniki, omlety, bo może się wam przypalić. Omlet smarujemy jak chcemy, dodajemy ulubione dodatki i jemy pyszne omlety, które Mikołaj w domu nazywa naleśnikami, ale to są moje domowe omlety, pamiętajcie. To były moje 3 pomysły na letnie śniadania. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Dajcie mi znać, czy wolicie właśnie takie formy śniadań, bądź obiadów, bądź ogólnie posiłków tematycznych, czy może wolicie foodbooki, w których pokazuję od rana do wieczora, co jem. To sobie przemyślę, jak zrobić to następnym razem. A teraz dziękuję wam za oglądanie. Sprawdźcie Instagrama. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zapraszam i do zobaczenia. Na razie, pa!